Witamy w kolejnym odcinku programu Enigma, w którym przybliżamy najciekawsze tajemnice, odkrycia i problemy świata nauki. Dziś poruszymy kontrowersyjny temat działalności nazistów w Argentynie po II wojnie światowej. Aquí estaba la casa, por ejemplo, de Erich Priebke, ¿dónde? Que era un capitán de la SS, que vivía en este lugar. Aquí, al fondo allí, y una casa que actualmente, bueno, vive el hijo porque Erich Priebke fue extraditado a Italia. Bueno, estas eran todas casas de nazis. Esta es la plaza Belgrano. Era un club alemán, ¿sí? Sí. Ahora está también, es el club y además está el consulado. Sí. Bueno, acá tenemos el club andino. Historia Niemców w Ameryce Południowej po II wojnie światowej ciągle jeszcze jest pełna sensacji, niedopowiedzeń, tajemnic i można powiedzieć takich zasadniczych zwrotów. Okazuje się, że pewne związki, pewne układy trwają do dzisiaj i prawdopodobnie będą trwały jeszcze przez wiele, wiele lat. Niesamowite jest to, jak Niemcy zaplanowali swój transfer do Ameryki Południowej, jak to przygotowali i jak wiele osób z tego skorzystało. Liczba tysięcy zbrodniarzy hitlerowskich, którzy nawet nie ukrywali się, tylko po prostu żyli w Ameryce Południowej, jest dla nas, dla Polaków szczególnie, czymś przerażającym. Pokazuje również, jak zło potrafi być przemyślne, jak potrafi być sprytne, jak świetnie potrafi planować. Sí, vos sabés que los nazis manejaban como pantalla o como excusa el tema del turismo, porque el turismo le permitía traer nazis, o sea, estaban conectados con los barcos, con las agencias. Esta propiedad, que era de un médico, que se llamaba... Por la izquierda, sí. Barilari, era un centro de reuniones de los nazis, donde particularmente se dice que venía Josef Mengele, entre otros nazis. Czy w krajach Ameryki Południowej rzeczywiście powstały enklawy byłych nazistów? Naziści nie tyle uciekali do Ameryki Południowej, co ci zbrodniarze, którzy rzeczywiście mieli coś na sumieniu, byli wywożeni, ewakuowani na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości. Część tych dokumentów tożsamości wydały jeszcze władze III Rzeszy. To były fałszywe paszporty państw obcych, głównie neutralnych. Część tych dokumentów tożsamości wydał placówki dyplomatyczne Argentyny bezpośrednio po wojnie we Włoszech, w Austrii, około 2000 paszportów. Część dokumentów wydał Czerwony Krzyż, dlatego że Czerwony Krzyż miał możliwość wyciągania ludzi z obozów dla jeńców wojennych. Wystawiano coś takiego jak paszporty Czerwonego Krzyża i oni później przez jakieś kanały kościelne, powiedzmy, czy przez przedstawicielstwa biura imigracyjnego Perona Argentyny byli z kolei wywożeni jako na przykład księża, jako obywatele Argentyny, na różnych zasadach. Generalnie to jest tak, że tych ludzi, których rzeczywiście można nazwać bezbrodniarzami, wywieziono w ten sposób tam około 5000. Jest to mało w porównaniu w ogóle z liczbą Niemców, jacy tam wyjechali, bo na przykład do samej Argentyny trafiło około 50 tysięcy obywateli III Rzeszy, ale no niemniej, jeśli się spojrzy na tych rzeczywiście, na to grono naprawdę ludzi mocno obciążonych zbrodniami wojennymi, no to jednak okazuje się, że to był duży odsetek i ci ludzie, którzy byli bardzo obciążeni, którzy musieli być szczególnie chronieni, to oni nie trafiali do miast, oni nie żyli normalnie pod swoimi nowymi nazwiskami, tylko oni trafiali do enklaw. Do miast trafiali ci, powiedzmy, słabiej zagrożeni ujęciem czy zagrożeni sprawiedliwością. Natomiast około, powiedzmy, 1000 najbardziej zagrożonych Niemców trafiło do enklaw. I
sprawa Enklaw jest bardzo ciekawym epizodem, niedopowiedzianym, prawie że nieznanym do dzisiaj. Wcześniej były już doniesienia prasowe o tym, że takie enklawy były. One były głównie w Argentynie. To były enklawy Santa Rosa koło miasta Córdoba, Inalco koło miasta Bariloche, Haide i Waldner 555 na pograniczu, powiedzmy, Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Colonia Dignidad w Chile, czyli to ich było, powiedzmy, 5 czy 6. I w tej chwili już jest dostęp do pewnych dokumentów, które jasno świadczą o tym, że te enklawy rzeczywiście były i działały, dlatego że są pewne dokumenty, na przykład argentyńskie, które mówią o tym, że na przykład najważniejsza z tych enklaw o nazwie Inalco, koło Bariloche, na południu Argentyny, ona została zbudowana za pieniądze przesłane z kancelarii Bormana i została zaprojektowana przez osobistego architekta Perona na przykład. Kosztowało to wtedy około 2 miliony dolarów, sam koszt budowy obiektów na terenie tej enklawy. To nie były tylko budynki mieszkalne, ale na przykład elektrownia wodna, na przykład budynek łączności radiowej, dalekiego zasięgu i tak dalej. I odtajnione zostały na przykład pierwsze plany architektoniczne, pierwsze szkice tej enklawy, które wykonano, i one noszą datę na przykład marzec 1943 roku. Niemcy utworzyli w Ameryce Południowej, czy w zasadzie konkretnie w Argentynie, coś w rodzaju swojej tajnej stolicy. Była to enklawa zaszyta głęboko w lesie. Ona nosiła nazwę Inalco. To znaczy była to nazwa jeszcze sprzed czasu, kiedy tam się Niemcy pojawili, indiańska nazwa, nad jeziorem Nahuelhuapi na południu Argentyny koło miasta Bariloche. I to jest miejsce, które no, jest po prostu szokujące, dlatego że najwięksi zbrodniarze, około 300 tam się znalazło, tacy, którzy często mieli tysiące ofiar na sumieniu, trafili tam od razu w warunki luksusowego kurortu, takiego czegoś, co powiedzmy przypominałoby, nie wiem, ośrodek wypoczynkowy KCPZPR gdzieś tam w Tatrach, prawda? W każdym razie coś zaszytego głęboko w lesie, zrobionego w stylu takim tyrolskim, ale zrobionego za duże pieniądze i jest to miejsce przepiękne, gdzie oni mieli zapewnione pełne bezpieczeństwo. Wywiad izraelski próbował dotrzeć do tej enklawy, ale nigdy mu się to nie udało, dlatego że było to tak mocno pilnowane w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, że nie było żadnej możliwości przeniknięcia tam. Ta enklawa funkcjonowała do początku lat 60. Później jeszcze była w niemieckich rękach, aczkolwiek już nie pełniła roli enklawy, dlatego że po porwaniu Eichmanna Niemcy troszkę zmienili formułę działania i część tych zbrodniarzy została zakonspirowana innymi sposobami, gdzie indziej. I ta enklawa stopniowo traciła na znaczeniu. Niemniej ona przez kilkanaście lat pełniła rolę takiej neonazistowskiej stolicy, nie wiem, Czwartej Rzeszy, jakby w Wandach. Na ile prawdopodobna jest kontrowersyjna teza, że wśród ukrywających się w Argentynie Niemców był Adolf Hitler? ¿Cómo aparecían estos cumpleaños de Hitler aquí, después de la guerra? Bueno, porque la comunidad alemana, no solo aquí, sino que en distintas partes de Argentina y de Sudamérica, tomó el 20 de abril como fecha emblemática, como fecha muy importante de celebración nazi, por ser... Celebraciones abiertas, sí. Llegaron a ser bastante abiertas, pero era del círculo nazi y en propiedades privadas, no se hacían actos públicos, digamos, ¿no? Entiendo. Pero llegó inclusive a hacerse en hoteles. Oczywiście jedną z najbardziej sensacyjnych historii związanych, powiedzmy, ze współpracą argentyńsko-niemiecką jest ewentualność przetrwania Hitlera, wyjechania, ewakuacji Hitlera do Argentyny czy do Paragwaju i jego życia tam po wojnie. I trzeba sobie zadać pytanie, na ile jest to prawdopodobne. Więc
Zaczyna się to, cała historia od tego, że im bardziej wnikamy w historię tego śledztwa radzieckiego prowadzonego przez SMERSZ w sprawie śmierci, czy domniemanej śmierci Hitlera bezpośrednio po wojnie, tym bardziej się okazuje, że to jest w zasadzie historia jakaś ulotna i w zasadzie nie ma żadnego materialnego dowodu, czy w ogóle żadnego wiarygodnego dowodu na to, że Hitler zginął w Berlinie. Dlatego, że to śledztwo pierwsze radzieckie było prowadzone nieudolnie. I drugie śledztwo, jakie Rosjanie później podjęli, które miało jakby zweryfikować rezultaty tego pierwszego śledztwa, pokazało, że no, nic nie potwierdza tezy śmierci Hitlera w 1945 roku. Najlepszym dowodem tego jest to, że no, Rosjanie się szczycili, że mają jeden dowód materialny śmierci Hitlera. To jest część jego szkieletu, część czaszki przechowywana w archiwum moskiewskim. Po czym okazało się, że to nawet nie jest ostatnio, w ostatnich latach, gdy przeprowadzono badania DNA, okazało się, że to nie tylko, że na pewno nie jest czaszka Hitlera, ale w ogóle nie jest czaszka mężczyzny. Więc w tym momencie rozpłynął się we mgle ostatni rzekomy dowód śmierci Hitlera w 1945 roku. Więc w zasadzie nic nie ma na poparcie tej hipotezy, że on zginął w 1945 roku w Berlinie. Natomiast z drugiej strony, jeśli im bardziej będziemy zgłębiać tą historię, tym więcej wychodzi i wyszło na światło dzienne informacji wskazujących na to, że on tam do Ameryki Południowej trafił. To znaczy, począwszy od historii z lotem samolotu z Berlina do Flensburga na północy Niemiec, pilotowanego przez słynną oblatywaczkę Hanny Reich, a skończywszy na dokumentach policji paragwajskiej, które ostatnio wyszły na światło dzienne, które wspominają o Bormanie i o Hitlerze żyjących w Paragwaju. Minister zbrojeń III Rzeszy Albert Speer powiedział kiedyś, że Hitler nie miał przyjaciół. Natomiast to nie jest prawdą, dlatego że on tam miał przyjaciół, którzy wręcz bardzo bogatych ludzi i wpływowych, którzy wręcz sfinansowali jego dojście do władzy. I na przykład pierwszy Mercedes, jaki pojawił się w ogóle w Ameryce Południowej, to był prezent Hitlera dla rodziny Eichhorn, którym właśnie zawdzięczał w zasadzie no, sporą część swojej kariery późniejszej. I te związki były utrzymywane przez całą wojnę. Ci ludzie mieli radiostację na swojej posiadłości, dzięki której bezpośrednio kontaktowali się, utrzymywali łączność z Hitlerem. Jest to kolejny fakt mało znany. I ludzie, którzy byli z tymi Eichhornami związani, na przykład ich służąca, zeznali później po wojnie, że Hitler tam był. Przez pewien czas wieści o nim umilkły, po czym zaczęły dochodzić z kolei z Paragwaju. Ze względu na to, że Peron został w Argentynie, czyli główny jakby poplecznik Niemców, został odsunięty od władzy, natomiast w sąsiednim Paragwaju do władzy doszedł niejaki Alfredo Stroessner, który wspierał Niemców bez ogródek. I oni, ci najbardziej zagrożeni, przenieśli się wtedy do Paragwaju. I ponieważ w odróżnieniu od Argentyny dostępne są dokumenty służb paragwajskich, ostatnio stały się dostępne, no więc tam jest mowa właśnie o Bormanie i o Hitlerze. Z redakcją możecie skontaktować się pod adresem enigma@wp.tv. Pozostałe odcinki programu znajdziecie pod adresem enigma.wp.tv.